Cześćki, witajcie w pierwszym odcinku na tym kanale. Ja jestem Sheila, albo jak to woli Sheila. Jest to mój drugi kanał, ponieważ na pierwszym kanale skupiałam się bardziej na coverach tanecznych albo wokalnych. Czasami pojawiły się jakieś live'y, dlatego również możecie mnie z niego kojarzyć. Jest to kanał Alex. Początkowo ten kanał miał się nazywać Alex Alegram, ale stwierdziłam, że użyję mojej nazwy ze Star Stable, czyli Sheila Brave Wolf, albo Sheila. Jak to woli. Jednak kanał nie nazywa się Sheila Brave Wolf, tylko Sheila z wykrzyknikiem, ponieważ stwierdziłem, że ładniej to tak wygląda niż całe imię i nazwisko. Więc może przejdźmy do sedna. Nasze kochane Uniwersum Jorviku stwierdziło, że zlituje się nad biednymi graczami, którzy nie mają wykupionego abonamentu Star Rider i zaskoczy nas darmowym kodem na 7 dni Star Ridera. Ja już go sobie do mojego konta tutaj wpisałam, dlatego nie mogę go teraz znowu wpisać, ponieważ już go użyłam przed chwilą. O, ten kod jest nieważny w moim kraju. Pamiętaj, kody promocyjne mogą być użyte tylko raz. I co możecie robić jako Star Rider? Bo może jednak jakieś osoby nie wiedzą. Odblokujecie cały świat Jorviku, wszystkie przygody, które wykraczają poza ograniczenia bezpłatnej wersji gry, czyli poza Murland i poza Fort Pinta. W sensie te takie dwa większe obiekty. Gracz zyskują po drodze dostęp do wyjątkowych jorwickich rasy koni. Nowe wierzchowce pojawiają się cały czas. Dokładnie. Bo kiedy nie jesteście Star Riderami, to nie dość, że nie możecie kupić tych nowych koni przez brak Star Coinsów, to no, nie możecie ich zobaczyć nawet, bo jednak te konie, które są w Forcie Pinta czy tam w Murland, to nie jest ich bardzo dużo. Zdobyć dostęp do tysięcy zadań oraz ekscytujących aktualizacji gry, które udostępniamy w każdą środę. Na przykład ostatnio była aktualizacja przełącznik magicznego umaszczenia, jakoś tak? Ja niestety nie mogłam go wypróbować, ponieważ nie mam konia z tym przełącznikiem. Jestem tak jakby początkującą osobą grającą w tą grę, ale to tylko dlatego, że miałam długą przerwę od niej, bo 2 lata temu zaczynałam. Ja pamiętam jeszcze te stare rzeczy, ale tak naprawdę zaczęłam od Stajni Marzeń w 2012 roku. Przeszłam chyba 2 wersje tej gry. Dopiero 2 lata temu zaczęłam grać w Star Stable, jednakże przez brak Star Ridera nie miałam co tam robić, dlatego z niej po prostu zrezygnowałam. Teraz znowu do niej wróciłam przez kilku znajomych tak naprawdę, bo znowu się zainteresowałam tą grą. Wracając. Dołączyć do społeczności i bawić się z nowymi oraz starymi znajomymi, przejeżdżając konno piękny świat Jorviku. Dokładnie. Często miałam taką sytuację, że poznałam sobie jakąś osobę, okazało się, że jednak ma Star Ridera i chce pojechać gdzieś dalej, a ja tego nie mogłam zrobić. Na przykład najgorsza taka sytuacja jest, kiedy mam klub, jestem w klubie i kiedy spotkanie jest na farmie Steve'a, to ja nie mogę na nią pojechać, ponieważ nie mam tego Star Ridera. To może teraz po prostu, jeszcze ważniejsze jest. I ważne. Oferta ta jest dostępna dla graczy, którzy nie mają obecnie abonamentu Star Rider i wygasa za 3 dni. Tak, za 3 dni, więc musicie się spieszyć, jeśli chcecie sobie zdobyć darmowego Star Ridera na 7 dni. Oczywiście to z tego, co tutaj nie jest napisane, że to jest tylko dla osób, które jeszcze nie miały Star Ridera wykupionego, dlatego osoby, które miały wykupiony na miesiąc czy na 3, a im się już skończył, mogą sobie wykorzystać ten kod, zanim kupią sobie Star Ridera, na przykład w Weekend Podwójnych Star Coins, na które ja czekam. Ponieważ wtedy mam zamiar kupić sobie albo na zawsze, albo na 3 miesiące. To teraz przejdźmy do gry i zobaczmy, czy to naprawdę działa. Jak widzicie, ja już się tutaj loguję do serwera gry i zobaczymy, czy to naprawdę działa, czy kod nie jest jakiś uszkodzony, czy może jednak to był jakiś prank ze strony Star Stable. Jak widzę, to już nie mam tego znaczka Star Rider. Gratulacje, jesteś teraz Star Rider, bardzo dziękuję. No to co? Przejedziemy się trochę dalej? Nie wiem, chyba nie. Jak widzę, tutaj też mam nowe zadanka na mapie. I zablokowane jeszcze są obszary, ale to dlatego, że są jakieś zadania, które je odblokowują.
Teraz pojedziemy w kierunku. Nie wiem, co tam jest. W kierunku Zamku Srebrnej Polany i zobaczymy, czy mogę tam sobie pojechać. Bo pamiętam, że miałam tam zadanie i nie mogłam go wykonać ze względu właśnie braku Star Ridera. I gdzieś tutaj mnie wywalało. Dlatego możemy sobie pojechać dalej. No i idealnie. Wszystko idzie ładnie. Wszędzie możemy sobie pojechać, więc jest naprawdę dobrze. Naprawdę się z tego cieszę, bo nie muszę teraz tak naprawdę nic nie robić w tej grze, żeby tylko czekać na możliwość zakupienia Star Ridera w bardziej opłacalnych chwilach tego. Dlatego korzystajcie z kodu. O Jezus Maria. Korzystajcie z kodu, póki jest na to okazja. A ja się z wami żegnam i zobaczymy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Bye!